Witam w kolejnym odcinku serii o Bocheńskim. Film ten powstał na podstawie artykułu profesora Artura Andrzejuka pod tytułem Józefa Marii Bocheńskiego Koncepcja historii filozofii, do którego link znajdziecie w opisie filmu. Bocheński w szczegółowych kwestiach oczywiście zmieniał poglądy, ale jego ogólna koncepcja historii filozofii nie zmieniła się jakoś szczególnie po nawróceniu na filozofię analityczną, więc jakby ktoś się zastanawiał, o którym Bocheńskim mowa, no to o każdy. Przed zdefiniowaniem pojęcia historii filozofii, Bocheński najpierw się pochyla nad samym słowem historia. Historia, czyli coś dotyczącego przeszłości, ma dwa podstawowe znaczenia, podmiotowe i przedmiotowe. W znaczeniu podmiotowym odnosi się do samych przeszłych wydarzeń, czyli tego co określamy jako dzieje. Zaś historia w znaczeniu przedmiotowym jest opisem tych wydarzeń, czyli właściwie historiografią. Bucheński wyróżnia stopnie rozwoju historiografii, która zaczyna się od prostego kronikarstwa, czyli zwyczajnego zbierania opisów. W bardziej rozwiniętej formie mamy historię pragmatyczną, która jest usiłowaniem wykrycia i opisania związków przyczynowych pomiędzy różnymi wydarzeniami, aż w końcu dochodzimy do nauki o społeczeństwie, zwanej socjologią, i to dopiero ona, zdaniem boheńskiego, może być nauką w sensie ścisłym. Omówiliśmy słowo historia, to teraz drugie, czyli filozofia. Etymologicznie, związana oczywiście z mądrością, występowała w dziejach w bardzo różnych znaczeniach. Starożytności była po prostu synonimem nauki. W średniowieczu była wiedzą naturalną, czyli nieobjawioną jak teologia, zaś w czasach nowożytnych i współczesnych albo próbowano ją kwestionować w ogóle jako jałowe spory i chciano porzucić na rzecz nauki, albo odwrotnie, chciano włączyć całą naukę w obręb filozofii. Spotkaliśmy się też z rezerwowaniem nazwy filozofia dla określonej grupy zagadnień, poznania, metodologii, fenomenologii czy etyki. Historyka mogłaby w takim razie spotkać pokusa swoistego pójścia na łatwiznę i uznania za filozofię tego, co w danej epoce lub środowisku za nią uważano. Włączylibyśmy w ten sposób do filozofii mnóstwo przypadkowych zagadnień, np. botanikę czy zoologię. By tego uniknąć, Bocheński zrobił zestawienie najczęściej powtarzających się w historii zagadnień, które można by uznać za filozofię sensu stricto. Są to zagadnienia poznania, nauki, ontologiczne, związku fizyczności z psychiką, aksjologiczne i zagadnienie absolutu. Po co historia filozofii? Od filozofii zależy w dużej mierze nasz światopogląd. Nie jest to może zbyt odkrywcze, ale Bocheński wgryza się w ten temat trochę głębiej i mówi tak. Po pierwsze, historia filozofii uczy sięgania do źródeł i niezadowalania się informacjami z drugiej ręki, czyli z opracowań, omówień i komentarzy. Gdzieś tam mogły się przecież zakraść błędy. Po drugie, studiowanie historii filozofii polega przecież na przyswojeniu sobie głównych zagadnień filozoficznych, co samo już w sobie stanowi, jak to ujął Bocheński, ogromne podniesienie człowieka, czyli po prostu jego wzbogacenie intelektualne i duchowe. Po trzecie, historia filozofii uczy nas skromności i ostrożności w formułowaniu sądów, bo mamy okazję porównać je z myślami największych geniuszy w dziejach. Wreszcie, po czwarte, historia filozofii uczy krytycyzmu i pewnego zdrowego sceptycyzmu. Wobec wszelkiego typu ideologicznych nowinek, bo często może się okazać, że nie są one żadnymi nowinkami, tylko starymi pomysłami w nowym przebraniu. Jednak, żeby historia filozofii mogła pełnić zwłaszcza tę ostatnią funkcję, to historyk filozofii nie może unikać klasyfikacji i ocen badanych idei, wbrew życzeniom niektórych pozytywistów. To, że oceniamy, nie oznacza oczywiście, że podczas badania mamy podchodzić nieuczciwie do nielubianych idei filozofów. Wręcz przeciwnie. Najpierw powinniśmy ich zrozumieć, a dopiero potem ocenić. A studiowanie historii filozofii jest najlepszym ćwiczeniem takiego jak najchłodniejszego podejścia. Nawet najbardziej zacietrzewiony ideolog-filodoks, miłujący swoje mniemania niemądrość, po zapoznaniu się z dziesiątkami, czy w przypadku wytrwalszych nawet setkami koncepcji filozoficznych, będzie musiał trochę spuścić stonu i pojąć, że da się myśleć inaczej. Na dziś to tyle. Omawiany artykuł obfituje w treść, bo w dalszej części dotyczy tego jak Boheński widział poszczególne epoki historii filozofii i autor czerpie między innymi z książki Boheńskiego na temat współczesnej filozofii europejskiej, która nie została nigdy przetłumaczona na język polski, więc warto się z tym artykułem zapoznać, bo po prostu wiele można się dowiedzieć, a ja nie chciałem robić z tego półgodzinnego filmu. Dziękuję za uwagę. Nie zapomnijcie polubić filmu tutaj i na Facebooku. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. Do usłyszenia.